Cześć. Dzisiaj zajmiemy się problemem, który ostatnio mi się przytrafił. Polega on na tym, że na sterowniku widzimy pracę podajnika, natomiast oprócz tego, że silnik wydaje dźwięk, takie buczenie, to nic się nie dzieje. Wiem, że problem dotyczy dość sporej ilości użytkowników, bo sam szukając rozwiązania natknąłem się właśnie na dosyć sporą część osób, które poszukują tego typu informacji. I no, jest rozwiązanie, które za chwilę przedstawię. Natomiast jeszcze chwilę o tym, jak to się objawia i czy to się nasila. W moim przypadku jest tak, że po prostu kilkukrotne uderzenie w tą część wystającą tutaj ze ślimaka powoduje, że tu rusza. Natomiast problem za jakiś czas pojawia się ponownie. I tak naprawdę może spowodować, i u mnie spowodowało kilkukrotne wygaśnięcie całego kotła. No, co wiadomo, jest dosyć uciążliwe. Jak widzicie, mój piec jest już dosyć wyeksploatowany. W zeszłym roku założyliśmy go tutaj jako drugi kocioł, bo pierwszym kotłem jest kocioł na prąd. Natomiast tym kotłem, jak gdyby, ogrzewamy się na stałe. Jakakolwiek awaria powoduje, że jestem w stanie się przesiąść na alternatywne źródło zasilania, czyli na prąd. Natomiast wracając do sedna sprawy, są dni, kiedy po prostu ten kocioł nie wygaśnie. Natomiast w związku z tym, że to uszkodzenie jest, ten problem się po prostu stale nasila. Czego dotyczy samo uszkodzenie? Jak wyczytałem na różnych forach, uszkodzenie polega na tym, że uszkodzony jest kondensator, który tak naprawdę znajduje się przy każdym silniku. On znajduje się zwykle w takiej obudowie. Ta obudowa różnie jest umiejscowiona, to w zależności od tego, jak skonstruowany jest cały motoreduktor. W tym przypadku jest to dosyć tak też niefortunnie, że tutaj nawet widzę tym małym wkrętakiem może być problem z odkręceniem tej śruby. Jeżeli byśmy nie dali rady, no to są dwa wyjścia. Albo odkręcić silnik od motoredyktora i odkręcić tą pokrywę. Albo według mnie wymagające większego zachodu ściągnięcie pojemnika na opał. I wtedy można tam dojść jakimś narzędziem. Odkręciłem trzy śruby, czwartej brakuje. Dowodzi to tylko tego, że tu było już coś robione w tej kwestii. To jest winowajca. Tutaj, jak widać, na pewno nie jest to już oryginalny element, bo mamy tutaj już jakieś izolacje. Widać, że to gdzieś było wcześniej przykręcone, także nie wiemy też do końca, czy parametry tego elementu są tak naprawdę zgodne z tym, co zaleca producent. Mamy tutaj wartość 4 mikrofaradów. No i co? I przystępujemy do wymiany.
Ja miałem podobny kondensator z innego kotła, którego nie używam. Tak więc zastosuję tutaj właśnie ten kondensator. Natomiast w międzyczasie będę miał chwilę czasu, kupię sobie nowy. Zapomniałem o podkładce. Bardzo dobre rozwiązanie, jeśli tak naprawdę potrzebujemy pewności co do tego, że zawsze ten jeden kocioł może pracować, czyli mamy zapewnione stałe ciepło. Jak wiadomo, to są urządzenia awaryjne. No nie są to tanie rzeczy, żeby stworzyć sobie taką hybrydę. Natomiast w pewnych sytuacjach taniej jest mieć dwa kotły i zabezpieczenie, niż ponosić jakieś inne, na przykład kary, czy tego typu tematy. Lub przy wymianie kotła na inny można po prostu dołożyć drugi. Mając do wyboru dwa rodzaje paliwa, że tak to nazwę, to jesteśmy też w jakiś sposób uniezależnieni od rynku, tak? Ja w domu używam kotła na gaz, ale nie mam pewności, że za 2, 3, 5 lat ten gaz nie pójdzie tak do góry, że na przykład taniej mi będzie ogrzewać się ekogroszkiem. Na chwilę obecną cena ekogroszka jest na takim poziomie, że nawet nie warto się ogrzewać ekogroszkiem, tylko lepiej gazem. Cała wymiana zakończona, widać, nie jest to nic trudnego. Możemy sobie sprawdzić, włączamy napięcie, uruchamia się sterownik. Jakiś czas potrzebuje na to, żeby się uruchomić. W różnych kotłach jest to różnie. Ustawiamy sobie na pracę ręczną. I w tej chwili możemy uruchomić podajniczek. Jak widać, wszystko pracuje tak, jak należy. Wymiana dobiegła końca. To tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli macie jakieś tematy, które można by było omówić, chętnie podejmę się czegoś takiego. Jak widzicie, chętnie eksperymentuję. Mam też sporo praktyki, można powiedzieć, może nie doświadczenia w tym. Dlatego, że kilka tych kotłowni swoich mam, są one na różnym etapie, różne to są kotłownie, tak więc zapraszam, subskrybujcie mój kanał, no i do zobaczenia.